zgadza się w kolejnym filmie serii Pokémon Diamond. Ostatnio zakończyliśmy grę chyba gdzieś tu w okolicy na ścieżce 205. No i tak, ostatnio dałem też miód na drzewko, ale niestety wpadł kolejny kombi, więc nie było sensu go łapać. No i później zapomniałem dać miód kolejny, dlatego też i dzisiaj drzewkami się nie zajmiemy. Ale tak, właśnie tu w dzisiejszym odcinku damy się do Eterna Forest, czyli do lasu Eterna, który z kolei doprowadzi nas do samego miasta Eterna. No i tak, tam mamy jakąś ścieżkę, którą możemy tu wrócić, ale niestety nie możemy pójść w tę stronę. Ale oczywiście tą ścieżką przejdziemy, kiedy tylko będziemy mogli. Tam też były drzewka, które trzeba było ściąć i tak dalej. Aha, z tobą już gadałem, wiele Pokémonów trujących właśnie żyje w lesie Eterna. Dobra więc, odwiedźmy ten las! Właśnie to jest taki standardowy motyw. W każdej grze, kurczę, głównej Pokémon musi być jakiś las. No ale w tym lesie też ktoś jest. Hej, witaj. Na imię... Kelly. A ty jesteś... O, jesteś brat. Naprawdę, bardzo miło mi cię poznać. Brat, miałem do ciebie ogromną przysługę. Chciałbym przedostać się przez ten las, ale... boję się iść sama. Słyszałam, że też krąży tu jakaś grupa zwana, która nazywa się Team Galactic. Myślę, że bezpieczniej będzie nam iść w grupie. Proszę, czy przyjdziesz ze mną? No i nawet nie mówimy tak czy nie, w każdym razie idziemy z Curly. Będę leczyła twoje Pokémony. No właśnie, to jest duży plus. Bo teraz właśnie będziemy szli razem z Curly. No i właśnie będziemy spotykali też i po dwa dzikie Pokémony i będziemy właśnie z dwoma dzikimi Pokémonami walczyć. No właśnie, tutaj czas się zatrzymuje, Eternal Forest. No i Pokémon został otruty i teraz nie może walczyć. Wiedziałem, że powinienem był kupić jakieś antidota. No tak, dobra, to na dzień dobry mam jakiś przedmiot, a tym przedmiotem jest właśnie antidota. No to już gdybyśmy mogli, byśmy dali nam temu biedakowi, no ale niestety nie możemy. No i tak jak wspomniałem, kiedy spotkamy właśnie tutaj dzikie Pokémony, spotkamy dwa dzikie Pokémony. No i właśnie walczymy razem z Curly. Czy Charlie. O, mniejsza z tym. No i w każdym razie ona ma nowego Pokémona, jakim jest właśnie Chansey. Chansey jest Pokémonem typu normalnego, bardzo wysłysowany, który ma naprawdę ogromnej ilości HP. A my tymczasem zmierzymy się z znanym nam Silcoonem oraz nieznanym nam Pokémonem Banyuri. Banyuri jest niczym innym jak po prostu króliczkiem. Tak jest. Typu normalnego. No i tak, Silcoona prawie kosimy pikiem. Natomiast Chansey używa i bomb! O właśnie, to jest atak Chansey. Atak po prostu jajkiem, które wybucha. No niezbyt dużej siły, bo... Znaczy no, atak może i ma siłę, ale jednak Chansey nie ma tej siły, dlatego też nie jest jakoś super mocny, no i spec atak plus 3 bardzo ładnie, no i Pimpa próbuje poznać Bite. Znaczy, Pimpa, no Pimpa. Czy chcemy Bite? Bite? Na pewno Bite, nie Brain? Tak, Bite. Bite'a nie chcę, bo w sumie na co mi on? Give up on Bite. Ej no. No kurczę. Kliknąć we właściwą opcję. Give up on Bite. O, to ma być. Okej, dobra. Nie uczymy się Bite'a. No i teraz fajnie było osłabić Banyuri, żeby mógł go złapać. Także nie kupię byłoby to pomysłem. Miejmy nadzieję, że i bomb go nie załatwi. No i Banyuri... O, używać Defense Card. Chociaż teraz ich bomb chyba w tej generacji jest takim specjalnym, choć nie jestem pewien. Ale na szczęście nie trafia, więc może go jeszcze lekko dziobniemy, w końcu wzmocnił sobie obronę, także... O, już Andrew, właściwie Andrew jest nowym ruchem. Pokémon nie wiadomo jak mocno by dostał, utrzyma sobie 1 HP. To jest właśnie efekt tego ruchu. To jest właśnie ruch priorytetowy też. Czyli jakby teraz częściej uderzyło Ink Bomb, to dostałoby mu 1 HP, no ale zostało mu troszkę więcej. Ale trudno. Miejmy nadzieję, że się złapie, Pokéball, jedziesz! W sumie Chansey też można tyle powiedzieć, że nie ma samca Chansey, są tylko samice tego gatunku. To taka ciekawostka. No niestety Banyuri się uwolnił z Pokébola. Nie, dobrze. Chansey, błagam się, tylko nie traf. Defense Core po raz kolejny. Właśnie nie pamiętam właśnie, czy bomb jest atakiem fizycznym czy specjalnym. Miejmy nadzieję, że fizycznym. Kurczę, chyba jednak... Krytyka! O kurde, chciałem zaatać. To jest właśnie wada walk z asystą drugiego trenera. Ona za każdym razem chce ubić Pokémona, mimo że ja chcę go złapać. No i fajnie było przeprowadzić Curly przez właśnie Las Eterna. To mam dosyć ciekawy kamień, który
jest pokryty mchem. Jest bardzo miły w dotyku, albo taki chłodny może. No właśnie, ten kamień jest dosyć ciekawy i będzie miał pewną funkcję, ale to dopiero później. No i kiedy mamy tutaj obok właśnie trenerkę z nami, to i możemy walczyć też z innymi trenerami. W walkach 2 na 2 oczywiście. Kiedy tak spotkamy dwóch właśnie stojących obok siebie, to wtedy mamy walkę 2 na... O co fajnego mógłbym cię zapytać? Albo ty byś mógł zapytać. Co? No, w każdym razie powiem o robaka. Robaki wcale nie są takie super. Jesteśmy tylko na spacerze. No mniejsza z tym. W każdym razie tak. Łapacz robaków Jack i panienka Brianna chce z wami walczyć, wysyłają do walki Warpla oraz Patch Weasel. W sumie ja powinienem był zmienić Pokemona, bo już Primpap ma poziom 19. Ale dobra, Chansey Primpap, leć się. Patrz, jest na poziomie 14, nie pamiętam, czy może już znać jakiś atak elektryczny, czy też i nie, ale dobra, przywamy z niego Boblon. Może znać atak elektryczny, używa Spark właśnie na naszym Primpapie, co będzie super efektywne i na pewno zaboli, i to tak, no, trochę zabolało. Rany, Babo. No właśnie, Babo, walka 2 na 2, rani oba Pokemony. O tym zapomniałem. Ale było on po poraniu tu konkretnie. No i Igbomb. Patch Weasel. Bardzo dobrze, ale jednak... Wurmple jeszcze Poison Sting. Akurat naszego Pokemona niedobrze, niedobrze. Choć tak naprawdę po walce to nam bez większej różnicy, bo i tak nasze Pokemony zostaną wyleczone. Kolejny Spark. Tym razem w Chansey. Chansey ma bardzo dobry spec def, ogrom HP, ale z słabą obronę, naprawdę. No i właśnie Spark ma dodatkowy efekt, paraliżuje. Tak właśnie wygląda stan paraliżu. Zobacz, może będzie nam dane zobaczyć, że Pokémon nie będzie w stanie się poruszyć. Dodatkowo też jego prędkość zostaje obniżona aż o połowę. Czyli paraliż, no jeżeli my go używamy, jest całkiem dobry. Ick Bump, pudło. Dobra, kolejnym Pokémonem trenera jest Beautifly. Na Beautifly trzeba uważać, bo może znać ataki trawiaste. Więc może... Och, może dziobniemy. Patrz, Jezu, znów Spark. W kogo? A, w naszego Primplapa. Walka właśnie z drugim trenerem, bo tyle jest niedobrze, że jeżeli padłby trenerce Pokémon, no to wtedy... byśmy musieli walczyć tylko jednym Pokémonem przeciwko dwóm. Co jest nie do końca takim fair playem, ale no cóż. To taki dodatek. No i Ghost, no akurat na naszym Primplapie, to on chyba tego coś mi się zdaje nie przetrwa, a jednak... No i często ich bomb znowu pudło. Dobra, teraz chyba nie pozostawiają mi wyboru, będę musiał zmienić Pokemona. No by się Staravie. No Staravie i tak się dostanie, chociaż Intimidate obniży atak na Patchrisu, to Spark będzie działał troszkę słabiej. O tyle dobrze. Znaczy jeden taki irytujący pok, który osłabia wszystko po kolei. Dobra, jeszcze nie wiem co zrobi Beautifly, on też może używać ataków pyłkami rozmaitymi. No i Spark w Chansey. Ale z obniżoną siłą, także nie powinno też zabrać tak dużo. No i Absorb. No, to nie będzie efektywne, bo takie trawiaste działają dość cienko na Pokémonach latających. No, a tymczasem tak, użyjemy zaraz Quick Attack. O właśnie, tak wygląda sparaliż. Pokémon po prostu nie może nic zrobić, nie może się ruszyć. Quick Attack na Patchrisy. Miejmy nadzieję, że to ją wykończy, bo naprawdę już mnie trochę poddenerwowało. I też tak się dzieje, co jest krytyczny, Patchrisu pada. Bardzo dobrze. No, Primpa dostaje 180, Staravia też o 180. Co ciekawe, Pokémon Trenerki nie dostaje expa. No, z kolei atak specjalny, patrzcie, jak niewiele to zabierze. W porównaniu właśnie z poprzednim Sparkiem. No i jeszcze jest dużo nowego ruchu Refresh. Refresh leczy stany. Po prostu. No i tyle, co skończyły się Pokémony. No, został tylko jeszcze jeden Beautifly do pokonania, to Wing Attack. I go nie ma. W sumie to i nawet może Quick Attack go wykończy. No cóż, pokonaliśmy trenerkę i trenera, przy tym samym też. No i Chessy już używa Softboard, czyli jakby jajko na miękko, to leczy o połowę HP Chessy. W sumie tylko chyba Chessy go zna, a jednak jeszcze z łapacz robaków ma Silcuna, Wurpla jego ewolucję. Jeszcze jakby miał Kraskuna i Dustoxa, czyli jego taką jakby drugą możliwą formę, to by miał komplet, 5 boksów. Dobra, Wing Attack i Silcuna nie ma.
On się stara być bardzo dobrym Pokemonem w tym lesie, nie ma to tamto. No i pokonaliśmy opacze robaków Jacka oraz Briannę. Rani mnie strasznie, jeżeli ludzie lekceważą super, jakby Pokemon robaki, a to mówię, oż ty. No i pokonaliśmy dwójkę trenerów, jak fajnie. No i nasze Pokémony są oczywiście w pełni siły, no i znaliśmy też Paralyze Heal, kolejny. No właśnie. Kelly, czy jakie tam było na imię, właśnie trzyma nasze Pokémony, no po prostu zdrowe. I właśnie tak noszę ze sobą Kumbi z nadzieją, że może znajdzie jakiś miód dzięki swojej wspaniałej umiejętności. No i nowy Pokémon może w trawie by wpadł, no nie byłoby źle. Silconium Wurmple. Wurmple de facto nie mamy, dlatego też i... Może tylko się złapało. Kiedy są dwa Pokémony w polu, chyba nie mogę złapać... Właśnie nie mogę przystąpić do łapania. Muszę najpierw jednego pokonać, o ile dobrze pamiętam przynajmniej. No, Igmont. Ogólnie ten atak ma dosyć sporą siłę. Tylko, że właśnie atak Chansey też pozostaje sobie wiele do życzenia, zarówno jak i prędkość. Dobra, Wurmple jest szybszy od Silcoona, jak się okazuje. Dobra, Silcoon żyje Harden. Można się było tego spodziewać, także myślę, że Karate Chop będzie w stanie go już załatwić. Natomiast Chansey przywali chyba Egg Bombem znów Silcoona. To mi tak trochę nie na rękę, wolałbym, żeby ten Egg Bomb poszedł w Wurmple, bo jego planuję złapać. Dobra, Silcoon pada. No i właśnie jak to w lesie, Pokémony Robale występują, jest też króliczek, prawda? Jak to w lesie, no. Dobra, kolejny tackle w Chansey. To my może użyjmy, nie wiem, low kick może być znowu za słaby, albo zaryzykujmy low kick. No, Egg Bomb. Chansey jest szybsza aniżeli Machop. No to już jest z nami coś nowego. Dobra, Wurmple żyje. Jeszcze. No to próbujmy go złapać. Poison Sting. To też mi bez różnicy, czy mnie otruje, czy nie, bo i tak... wow, jest krytyczny. Trenerka mnie poleczy. No i tak właśnie wygląda stan zatrucia. PSN. Jest zatrucie, tak jak wspomniałem, około chyba 1/8 HP, co które nam zabiera. Także... no... nie jest to zbyt komfortowy stan. Jeszcze chodzimy z Pokémonem zatrutym, to co drugi krok traci on 1 HP. No i trochę nam tutaj Machop przysłania raczej jego statyn. Przysłaniają na Pokébola, no ale Wurmple się złapało. Także będziemy mieli informację o kolejnym nowym Pokémonie. No, Wurmple został dodany do Pokédexu, więc jest to Pokémon robak. Uwielbia jeść liście. Jeśli zostanie zaatakowany przez Stariego, broni się swoim... no nie wiem... takim... no swoimi kolcami takim jakby. Czy chcę mu dać ksywkę? Oczywiście, że nie. Także mam nowego Poksa. I prawdę mówiąc, wystarczyłoby mu wbić dwa poziomy, i ten już by po prostu urósł. No i tak, teraz przyjdzie nam się mierzyć z kolejną dwójką trenerów. Z czego do tej walki matchup wcale nie będzie dobry, ale zaryzykuje. Bo ta dwójka będzie korzystała z Pokémonów psychicznych, tak mi się wydaje. Widzę to! Widzę! Widzę twoją pokonaną! Albo twoją porażkę, o! Czyżby? Kiedy trenerzy i Pokémony łączy więź... wspaniała... rodzi się wtedy wspaniała moc! Zapewne. Także cóż, dwóch trenerów używających psychicznych Pokémonów, mają te imiona, wysłałem Abrę i Abrę. Choć tak naprawdę na tym poziomie wątpię, że Abra zna jakieś ataki psychiczne, ale nie wiadomo nic. Dobra, wysłałem więc Chansey na Chopa. W takim razie. I walczmy, użyjmy no najlepiej najmocniejszego uderzenia, czyli Karate Chop na jednym z Abra. Quick Claw zadziałał, Abra pewno byłby nawet i szybszy niż Machop, bo Abra jest dość szybkim Pokémonem i bardzo dobrym w spec-ataku. Dlatego warto być jak najbardziej ostrożny. No niestety ataki walczące nie są za dobre na psychiczne Pokémony, no i ten używa Hidden Power. Na naszym Machopie niestety. Jakiego typu ten Hidden Power może być? Nie wiadomo, działa normalnie, także... na Pokémony walczące normalnie działa wiele typów. A z kolei drugi w Chansey. Na normalne Pokémony super efektywny jest tylko... Fighting, także tego typu Hidden Power był. No i Egg Bomb, niestety pudło. No to osłabimy tym razem drugiego Abrę. Quick Claw zadział drugi raz pod rząd, no to już jest rzadsza sytuacja, choć rekord mój to 3 razy pod rząd.
Także luz. No i tutaj prawie pokonaliśmy tego Abrę. Szkoda, że nie wpadł żaden cios krytyczny. No i drugi, czy tam pierwszy Abra znów używa Hidden Power. Też jest Hidden Power typu Fighting? Tak, oba Pokémony mają Hidden Power typu Fighting. Czyli za wiele nam to nie zrobi. No tyle dobrze. No i Ink Bomb. Trafia w jednego z Abr. No i go wykańcza, czyli Abra pada. Trochę w sumie najlepiej było, jakbym dostał Primplapa do tej walki, bo wtedy dostałby EV do spec ataku, a tak to tak. O, Macho próbuje poznać atak Seismic Toss. Seismic Toss jest dosyć ciekawym atakiem, bo on zabiera tyle HP, jaki Pokémon ma poziom. Czy to jest taki dobry atak? No cóż, trudno powiedzieć. Ale myślę, że Macho powiem się raczej nie przyda, dlatego też nie będę go uczył. W takim razie, czy nie będziemy uczyć? Nie będziemy uczyć. Dobra, więc nie uczymy się ze Zmiktosa. Teraz do walki dla odmiany wyświetlę właśnie Primplapa, żeby zgarnął EV, bo jeżeli na przykład mamy Pokemona, wymienimy go, no to oba dostaniemy po tym jednym EV do spacataku w tym przypadku. No i ja brążę Hidden Power. To nawet jeżeli Primplap dostanie, to nie problem, bo i tak Karolin mnie poleszy. Także luz. No i bomb. W sumie nawet Primplap nie musiał się fatygować i nie musiał nic zrobić. No ale dobra. Dostałem podzielone ekstra po 120. No i tym co sposobem pokonaliśmy dwóch trenerów używających psychicznych Pokémonów. A więc tak wygląda porażka. Pójdźmy dalej. A Kombi jak miodu nie miała, tak dalej go nie ma. No szkoda, szkoda. Dobra, chodźmy dalej. Tu znów mamy dosyć sporą obszar trawiasty. No i przedmiot, jakim jest Great Ball. Oj, może się przydać do łapania niektórych Pokémonów. I tu znowu mamy dwójkę trenerów. Oj, Staryver, znaczy się będzie dobra do tej walki. Dobry w sumie, bo to jest on. Nadchodzi Rui! Coś wyczuwam. Zawsze jest takiego Pokémona. Czyżby? No w sumie u mnie jest dosyć rzadki Primplap, bo tak naprawdę Primplapa nigdzie nie można złapać. Dostaliście go tylko jako startera od profesora Rowana. Także dość rzadki to jest. No i do akcji wchodzi Burmy oraz właśnie Whirlpool. Burmy na dość wysokim poziomie w stosunku do Whirlpool, bo 12. No i Burmy jest tyle irytujący, że może znać Protect. No i sobie nic poza tym, co mogłoby mi zaszkodzić. Na początek ja bym raczej wykończył Whirlpool, ze względu na to, że może znać Płonny Sting i może mnie otruć. No to byłoby trochę mniej fajne. Walka znać może leżeć drugiego Pokemona, który jest obok, o tym też nie wspomniałem. Tylko, że w sumie to nam za wiele nie da. To, że nas stracimy ewentualne wsparcie tego drugiego Pokemona co najwyżej. No i w sumie Staryver zdobyła poziom 19. Wystarczyło pokonać jednego Pokemona. Dobra, często już o Ink Bomb. Pudło. Burmy może użyć Protecta, to jest dosyć irytujące, ale użył Tackle, co zabiera naprawdę niewiele. 1 HP? Może. To, że właśnie walka 2 na 2 nie widzimy 1 HP. O, i Dusox! To jest jedna właśnie z możliwych ewolucji Wurmpa. Ostatnia jego ewolucja, ewolucja Kraskuna, którego też pewno za chwilę zobaczymy. Dusoxa też raczej wykończyć dobrze jest na sam początek. Tak, bo Burmy użył Protect, to było do przewidzenia. Na tym poziomie chyba zna tylko Tackle i Protect. Natomiast Dustox mógłby mnie też otruć. To jest właśnie Pokémon ćma, robak trucizna typu. I ma taki dosyć fajny odgłos właśnie. 400 punktów expa, ładnie. No i dobra, teraz do akcji wejdzie właśnie chyba Kraskun. Tak jest. Tak wygląda właśnie druga z możliwych ewolucji Wurmpa. Taki trochę fioletowo-różowy. Dobra, i Kraskunem sobie mogę się zająć później. Na razie próbuję rozwalić Burmigo, ten użył Protect i nic z tego. Wing Attack, no i niestety. Czasem Ink Bomb w Kraskuna. No to mu trochę zabrało. Skoro i ten użył Harden, ale spoko luzik. Na pewno sobie jakoś dam radę. Ciekaw jestem, co ten drugi trener ma poza tym Burmim. Trzeba go wykończyć jak najszybciej. Burmy też nie jest niczego sobie w obronie, ale jednak Wing Attack mojego Staryvii na pewno właśnie załatwia sprawę.
Właśnie wiedza elementarna, żeby wiedzieć co na co jest dobre. Ik bump, pudło, a ten pewno znowu harden, no jak żeby inaczej. No po trzech hardenach to już winga tak... pewnie ze dwa razy by się mógł uderzyć. No i Krikitoon! No, to jest nowy Pokémon typu Robak. To jest właśnie wyższa ewolucja Krikitota z kolei. A jaki Double Team, jaki Double Team. Dobrze, że można wrócić. Krikitoona zaatakujmy. Krikitoon w sumie też za wiele mi nie może zrobić. Co on tam może potrafić? Leech Life? O, on co najwyżej może potrafić Sink, czy atak uspiejący. Na to by trzeba było ewentualnie uważać. No i za Krikitoona w sumie dostanę 2 EV do ataku, także jest całkiem w porządku. No i Starvest 2 poziom 20. No to już dość wysoki, muszę przyznać. No i tutaj Ik Bomb znowu pudło. No to ja sobie zmienię teraz Pokemona może na Primplapa, a później specjalnym atakiem Bubble będę właśnie atakował z Kraskuna i na Instamu się wzmacnianie obrony. Idzie Primplap! Jeszcze ten R chyba będzie miał jednego Pokemona. Nie, nie będzie miał więcej Pokemonów. No i dobra. No i ten w sumie Ik Bomb za wiele nie zrobił. Przyszedłem ponad 20 minut nagrania. Wow. Szybko leci ten czas. Dobra, bąbeleczki. Kiedy już dostanie jeden Pokemon, to uderza to tylko w jednego Pokemona oczywiście, ale 2K2, kiedy damage troszeczkę się rozdziela na oba Pokemony i uderza bodajże po 70 czy 75% siła ataku, czyli w tym przypadku jak była siła 20, no to trochę ponad może 15 było. No i tak, Primplap to level 20, no i tylko matchup zostaje w tyle. Jest Filipa i Donalda. Wow! Co za teksty. Ale takie najlepiej się tłumaczy. Dobra, więc oj, Kumbi ma właśnie miód i właśnie Kumbi może poza walką użyć właśnie ataku Sweet Synth. Zaraz wam pokażę może jak to działa. Miejmy nadzieję, że to przywoła odpowiednie dla mnie Pokémony. Mam na myśli właśnie Banyuri. Więc użyjmy Sweet Synth. Właśnie słodki zapach przyciąga dzikie Pokémony i walczymy po prostu z nimi. No i Badiu oraz Silcoon. No tylko, że Silcoona już mamy. Badiła też. Tylko, że Badiu na tym poziomie może znać coś niepokojącego, ale mamy asystę właśnie trenerki, która w razie potrzeby nas poleczy. No i czas jest znów szybsza niż jej matchup. No jak to możliwe? No w końcu mamy naturę sesji, która obniża nam speeda, no ale aż tak. Dobra, Badiu użył Absorb. Wysoka HP z Chansey. W sumie z jednej strony dobry wybór, bo Chansey ma ogrom HP, a z kolei nie taki dobry, bo ma jednak ogrom spec defa. No i Horn. Błędem było, że nie użyłem chyba Rock Smasha. No ale dobra. Może wpadnie kolejny krytyczny ewentualnie atak Softboard. Co za akt desperacji, przecież prawie pełne HP miała. Bez przesady. No, Silcoon się trzyma. Badiu uża Growth. Wzmacnia się Bestia. No to jeszcze to jeden, myślę, Karate Chop i myślę, że wykończy to już tego Silcoona, bo... Już walka z nim będzie dość długo trwała, szczególnie właśnie przez to, że nie mam żadnych, chociaż nawet normalnie działających ataków, co ja robię. Karate Chop i Silcoon. No i Ik Bomb. No, prawie. No to Karate Chop i żegnamy Silcoona. Zostanie tylko Badiu. Oczywiście nasze ataki też nie będą zbyt efektywne zarówno na nim, bo to jest też Pokémon trujący, a ataki trujące nie są dobre. No i już raz Stun Spore, czyli takiego pyłku, który oczywiście paraliżuje, a jakże. Jak mnie podirytować, naprawdę. No i Quick Claw zadziałał mimo paraliżu. Może uderzenie pierwsi, tak, jest Crush Chop. Zabiera znacznie więcej niż Silcoon. No, to jest krytyczne. To wiele wyjaśnia. No i pokonaliśmy dwa dzikie poksy. I pokazałem przy okazji, jak działa słodki zapach poza walką. O, tutaj mam jakiś przedmiot i kolejne dzikie poksy. Może Banyuri w końcu, chętnie bym go złapał. No jest i Banyuri. Okej. Okay. Czyli tak, najpierw słabię Wurmpla.
Znaczy, no w ogóle maczę bym zaatakował Wurmpla, bo nie chcę ubić Banry. Mam nadzieję, że Chansey uderzy w... No, Banry używa Defense Coral, no to będzie trochę ciężej przynajmniej ją osłabić. Tak jest, i bomb. No, zabiera stosunkowo niewiele. Dobra, Craft Chop. Jakoś będzie trzeba mądrze rozegrać. No, dwa razy przywalić muszę w Wurmpla, to na pewno. Ten użył Tackle na Chansey. No to jeszcze raz Wurmpla. Pickle zadziałał, Carrot Chop. No okej. Okay. Wurmpla opada. No i teraz musimy jakoś mądrze osłabić Benry. 7 punktów expa, ale skromnie. Ale już Pound, to mnie troszeczkę... Ale tylko troszeczkę zaboli. Chansey Ick Bomb trafia. No i Banry ma już prawie... Znaczy no prawie, to duża różnica do prawie. Foresight na Chansey, a niech będzie. Kurczę, mogłem zaatakować. Andrew by zostawił 1 HP. No Chansey używa softball, nie decyduje się atakować. I pewnie to pijanie zaatakuje, to ona też nie zaatakuje. Użyłem Foresight na Chansey, nie wiadomo po co, no ale dobra. No ja chcę po prostu przetracić turę tak, żeby Chansey osłabiła Banry. Tutaj się trochę boję atakować. Banry również za Foresight. No ciekawe. Teraz ostatnio typu duch może uderzyć, ale takowych nie zna. Chansey używa i bomb. No i to trochę zabierze znowu. Chyba, że tak mało. No jeszcze raz Foresight. Między innymi też po to się to przydaje, żeby przetracać tury. Dobra, przetraćmy jeszcze jedną. Banner używa Pound. Chansey po raz kolejny Ick Bomb, kurde, jeszcze nie trafił. No jeszcze raz Foresight, można go używać praktycznie ile się chce razy. I co ciekawe, jeżeli zmienimy teraz Pokemona, to ten Pokemon wciąż będzie zidentyfikowany. Na przykład jakbyśmy zidentyfikowali ducha, to też kolejny Pokemon będzie w stanie go uderzyć takim normalnym czy walczącym. To jest dość ciekawe. No i dobra, próbujmy łapać, no ma tam trochę tych HP-ków, no ale może się złapie, no miejmy nadzieję. I mamy Banry, jest! Ten oto wspaniały króliczek jest nasz, albo nasza, bo to jest ona. No i tak, Banry jest to właśnie królik, albo rabbit to bardziej zając może. W każdym razie tak, atakuje swoich przeciwników swoimi zawiniętymi uszami, aha. Śpiewa. Jakimiś wysokimi, jakby. No, śpiewa wywołując tak wysokie. Na tak wysokich częstotliwościach, że wywołuje to. Dość niebezpieczny Pokémon się widzi. Się wydaje. No dobra, czyli mam dwa nowe. I poza mną Wurmpla, Pokémona Robala. Tak jest, natura Quiet, taka sobie. Shield Dust ma umiejętność, która blokuje dodatkowe efekty przez ataki. Czyli na przykład, jeżeli atak ma, jak na przykład spark, dodatkowy efekt paraliżu, no to nie ma szans sparaliżować Wurmpla. No i znowu się Tackle, Stink Shot obniża prędkość, walka wywanowadzia na oba poksy. No i Stink Shot ma tam atak trujący siła 15, może otruć. Z kolei Banry, Pokemon typu normalnego, Ultra Gentle. Umiejętność Runway, która sprawia, że bardzo szybko ucieka z walk, podobnie właśnie jak Pachirisu. No i Pokemon bardzo dobry w szybkości i w sumie atak na drugim miejscu. I zna Pound, Defense Curl, wzmocnia obronę, Foresight i Andrew. No to znamy. Czyli w sumie nic nowego. No i dobra, tu mamy przedmiot, jakim jest Potion. No, miejmy nadzieję, że się nie przyda i kolejne dzikie poksy, ja się tylko obróciłem, no niech to. A, Wurmple Badil. No to połączenie jakoś sobie damy radę. No okej, okay, więc tak, Craft Chop może na Badila. Big Bomb, Wurmple. Wurmple na 11 poziomie. Tak naprawdę Wurmpla powinno się ewoluować jak najprędzej. On ewoluje normalnie na poziomie 7 i wtedy się go powinno ewoluować, bo wtedy jego wyższa forma pozna Harden, a z kolei jego wyższą formę, chociażby Sigmund czy Kreskuna właśnie, powinno się ewoluować na poziomie 10, no bo wtedy jak ewoluje poznaje jeszcze jakiś dodatkowy atak, a tak go nie poznaje. Tak jak na przykład właśnie Beerfly poznaje Absorb, a z kolei Dustox Confusion bodajże. No dobra. To teraz wykończmy Wurmpla. Do odmiany Wurmpla otruł Chansey.
Lepiej by mi, bardziej mi się podobało, gdyby częściej użyła jak bomba zamiast się leczyć. No i patrzcie, jeszcze Whirlpool to przetrwa, no niech to. Nawet użyła Water Support, ale to nic nie dało. Ten raz Stink Shot, no i to obniży nam prędkość. Trochę niedobrze. A nie, no a jednak, na dwa boksy. Tak jak myślałem, jeszcze pamiętam z poprzedniej generacji, tam działało to tak samo. Dobra, no to teraz mamy Badio w takim razie. Badio Water Sport, nic to nie dało. To są przeciwnicy, są szybsi niż my. Do czego to doszło? Dobra, Wurmpla rozwaliliśmy. Dobra, raczej częściej go rozwaliła. 8-4 expa. Naprawdę bardzo skromne. No i Karate Chop. Później jak przejdziemy, no później jak odstawimy Karate pod koniec, na koniec lasu, będziemy tutaj chodzili sami w pojedynkę i będziemy spotykać pojedyncze poksy. Natomiast no teraz będziemy musieli spotykać wszystko podwójnie. No nie, znowu tym razem ucieknę. No Wurmple. Tego jeszcze nie było. No zwłaszcza jak najbardziej możemy też zwiać, co z tego, że są dwa boksy. No w sumie powoli wychodzi bardzo długi film, dlatego też i pozostałą częścią lasu zajmiemy się już w kolejnym odcinku z serii Pokémon Diamond. Tymczasem, jeżeli się z wami do usłyszenia w kolejnym filmie, to cześć!